mecze na pewno walki. Widać, że na spokojnie to nie chciałbym może oceniać tutaj zaangażowania zespołu przeciwnego, bo na pewno mój oddał serducho na boisku. Oczywiście z szacunkiem do drużyny przeciwnej, bo wiemy, że no są zespołem, patrząc na, choćby po tabeli, solidnym i no na dzień dzisiejszy mocniejszym na pewno od nas. Natomiast mówię, no ja chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować chłopakom, że nie pękliśmy, walczyliśmy, troszkę brakło zimnej głowy w końcówce i przegraliśmy ten mecz, ale na pewno wracamy do domu z podniesioną głową i z materiałem do pracy na przyszłość, na następny mecz. W takiej sytuacji wypada powiedzieć, że najważniejsze są 3 punkty i zwycięstwo, natomiast na pewno gry do końca nie mogę być zadowolony. Skuteczność w tym meczu nie była naszą mocną stroną. Myślę, że w ostatnich 10 minutach mieliśmy czystych pozycji przynajmniej z 5 i nie musieliśmy doprowadzać do tak gorącej końcówki. Tym niemniej nawet drużyna z końca tabeli, szczególnie przy zmianie trenera, będzie drużyną, która może ugryźć. Dzisiaj naprawdę jestem pod wrażeniem, bo walczyli z ogromną determinacją, ale też i mądrze. Myślę, że w dalszych tygodniach będą w stanie zdobyć punkty, grając w ten sposób jak z nami. Także słowa uznania dla przeciwnika. Rozegraliście świetny mecz. Ja mam materiał do przepracowania, bo ręka nie może zadrzeć zawodnikom doświadczonym w sytuacjach sam na sam. Wydaje mi się, że troszkę przespaliśmy początek spotkania. Dostaliśmy tam 7 bramek, z czego rzuciliśmy tylko 3. Brakowało trochę obrony, znaczy w bramce, ale potem to już jakoś poszło. Postaraliśmy się w obronie, była walka w ataku, w obronie. Dobrze to wyglądało i myślę, że jeżeli tak będziemy oddawać serce na boisko, w następnych spotkaniach będziemy już zdobywać punkty. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj zespołowi z Mielca i podziękować, bo uważam, że naprawdę dzisiaj stworzyliśmy bardzo fajne widowisko. Wiadomo, mecz walki, mała przewaga bramkowa dla nas, tak jak już trener powiedział, najważniejsze są 3 punkty, ale chcę też podkreślić, że naprawdę możemy być dzisiaj dumni z siebie wszyscy, bo na początku spotkania to wyglądało tak. Oczywiście nie lekceważymy tutaj zespołu z Mielca, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie. Zespół z Mielca pokazał ogólny bardzo duży charakter. Nam się udało gdzieś ten wynik przytrzymać do końca. W końcówce spotkania mieliśmy więcej szczęścia od przeciwnika i na szczęście punkty zostają w Głogowie. Musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby nie popełniać prostych błędów i tak jak już trener powiedział, nad tą skutecznością rzutową, która no gdzieś tam w końcówce, trzeba powiedzieć wprost, że szwankowała, ale na każdym treningu ciężko pracujemy. Każdy z nas jest świadomy, co tutaj robi, po co tutaj jesteśmy i jakie mamy przede wszystkim cele. No, dzisiaj się cieszymy, wiadomo, ale w piątek mamy bardzo ciężkie spotkanie ze Zagłębiem, derbowe i już od poniedziałku na pewno czyścimy głowy i się na tym spotkaniu tylko skupiamy. Dziękuję. We'll be right back.